Przede wszystkim dzisiaj na temat meczów Ligi Mistrzów. Nie, to była tragedia. Tragedia, dramat. Tak, nie krytykuję raczej meczów piłkarskich. Tak, te mecze po prostu Ligi Mistrzów. Bayer kontra Liverpool 0-0 i FC Barcelona kontra Lyon 0-0. Dramat, tragedia, na pewno nie tego wszyscy się spodziewaliśmy, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, pod filmem, gdzie robiłem taki filmik, że właśnie Liverpool spokojnie wygra z Bayernem, że obrona Bayernu jest dziurawa jak ser szwajcarski, no pojawił się oczywiście komentarz, że no i co teraz po tym meczu powiesz i tak dalej. Ja zawsze mówię, ja przedstawiam pewne typy na podstawie formy piłkarzy, natomiast to jak zagrają piłkarze, to jest wielka niewiadoma. Gdyby na przykład człowiek znał wyniki meczów, albo potrafił ocenić po występie piłkarzy, albo po dyspozycji, to by był milionerem, to tylko by wystarczy obstawiać u bookmacherów po prostu i bym był miliarderem, tak? Bym niczym się nie zajmował, tylko bym skreślał kupony i odbierał pieniądze. Nie jest to takie proste, tak, piłka nożna jest nieprzewidywalna, ale na pewno jeśli chodzi o te spotkania, to absolutnie one rozczarowały, kompletnie rozczarowały, a więc tutaj FC Barcelona kontra Lyon 0-0. Luis Suarez, któremu obliczono, że ponad 1400 ileś minut nie zdobył bramki na wyjeździe, ostatnio chyba w 2016 roku, no to jest po prostu dramat, dramat. Następnie mecz tutaj Liverpool kontra Bayern Monachium 0-0. To też jest po prostu absolutny dramat, tak, dramat. Tutaj jeśli chodzi o napad, praktycznie cały Liverpoolu nie spisywali się, gubili się, przeszkadzali sobie. Nie powiedziałbym, że tutaj obrona Bayernu była tak mocno skuteczna, tak, jak pewne błędy jeśli chodzi o Liverpool. Natomiast no to jest tragedia. Ja się spodziewałem tutaj rzeczywiście, że będzie bardzo dużo bramek, tak, że to będzie będą wyniki po 3-2 albo 2-0, albo 3-0, a tutaj praktycznie żadna bramka nie padła. Natomiast muszę powiedzieć też, że w piłce nożnej jest coś takiego jak można powiedzieć przyczajenie, tak, swego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, to znaczy, że wychodzisz na mecz, wiesz, że ten mecz jest o bardzo ważną stawkę, nie jest on już finałem jakby Ligi Mistrzów, bardzo ważną stawkę i nie chce tak naprawdę drużyna za bardzo się otworzyć, bo może dostać bramki, tak, nie chce grać za bardzo po prostu ofensywnie, bo może stracić nagle tutaj bramkę i rzeczywiście, tak, miałam wrażenie, że te dwa mecze to były takie mecze tak naprawdę bezpieczne, tak? Bez jakiejś większej tutaj agresji, bez tutaj jakby pójścia na całość, no bo przecież nie możemy się zbytnio otworzyć, nie możemy zbytnio zaatakować, bo pójdzie kontra i co wtedy, tak? Więc każda z tych drużyn bała się stracić bramkę, bo to by też mogła być bramka, która mogłaby wpłynąć na psychikę, tak? Na mental zawodników. Ale powiem tak, no beznadziejnie, tak? Beznadziejne te dwa mecze. Myślałem, że to będzie grad praktycznie bramek, a nie było niczego. Robert Lewandowski nie zdobył żadnej bramki w tym meczu, no to jest tragedia, tak? Tragedia po prostu, jeśli chodzi o to spotkanie konkretnie. No i teraz zobaczcie sobie, jak ta krytyka tego byłego piłkarza niemieckiego, tak? I byłego piłkarza reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium Dietera Hamana. No i ona się sprawdza w jakimś stopniu, tak? No może nie do końca, ale rzeczywiście, bo pytanie jest takie, no Robert Lewandowski jest świetnym piłkarzem, najlepszym piłkarzem, jeśli chodzi o Bayern Monachium, ale czy potrafi tutaj udźwignąć ciężar gry, tak, a więc pociągnąć tą drużynę do zwycięstwa, dać taki impuls do zwycięstwa, no to jest właśnie pewien znak zapytania, no dramat po prostu, nie powiedziałbym, że tu były jakieś emocjonujące, no emocjonujące były mecze, tak, natomiast zabrakło tych bramek, a to jest najważniejsze, no po to grają praktycznie piłkarze, jeśli chodzi o właśnie o te dwa spotkania. Dla mnie to było oczywiste, tak, że Barcelona zwycięży tutaj i że praktycznie Liverpool powinien zwyciężyć w tej konfrontacji. Chociaż ja muszę powiedzieć, że gdyby to był Liverpool jeszcze tutaj kilka tygodni wcześniej, tak, to była drużyna zdecydowanie silniejsza, mocniejsza. Nie wiem, co się stało z tym Liverpoolem. No taka jest właśnie piłka nożna. Piłka nożna jest nieprzewidywalna, tak. Gdyby ktoś znał po prostu piłkę nożną, przewidywalność, no to praktycznie byłby tu milionerem, miliarderem. No straszny, straszne tak naprawdę mecze.
bo na pewno no nie wszyscy na to czekaliśmy, tak, kibice, żeby obejrzeć tutaj wyniki bezbramkowe, praktycznie bezbramkowe. To też było ciekawe, bo było to starcie, tak, Roberta Lewandowskiego, można powiedzieć, uczeń i mistrz, tak, Robert Lewandowski kontra Jurgen Klopp. Przecież wiemy, że u Jurgena Kloppa najbardziej się rozwinął pod jego wodzą w Borussii Dortmund. Ciekawa też sytuacja była po meczu, pewna swego rodzaju scysja między trenerami, a więc tutaj Jurgen Klopp chciał podać rękę Niko Kovaczowi, a ten mu jej początkowo nie podał, tak, tylko poszedł tam do sztabu swojego Bayernu, rozmawiał. No i Jurgen Klopp był wściekły, tak, później to Niko Kovacs tłumaczył, że rozmawiał z Ribery, bo mu się urodziło piąte dziecko, tak, i gratulował. No, to takie są, wiadomo, nie, uszczypliwości, złośliwości i tak dalej. Tutaj ciekawe, że oni mi pokazują jakby uszczypliwość, złośliwości po meczu, a gdzie są bramki, tak? Gdzie są bramki? Jak ja bym był na przykład tutaj dyrektorem sportowym czy właścicielem takiego klubu, to bym chyba oszalał po prostu na tym etapie rozgrywek, żeby nie było bramek, nie było goli, no to muszą być po prostu, tak, muszą być gole, muszą być bramki. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś powiedział, no to były wyrównane mecze, tak? Lyon nie jest lepszą drużyną niż Barcelona. Lyon się bardzo dobrze prezentuje, ale nie jest lepszą drużyną niż Barcelona, tak? Natomiast no, muszą wykrzesać ci piłkarze z siebie po prostu siódme poty, nadzwyczajne siły, mieć trenerzy przygotowane różnego rodzaju warianty, plany, a nie tak Solskjaer, który przyjeżdża z Manchester United i mam troszeczkę taką wrażenie, że on przyjeżdża na zasadzie, o, widzę, się udaje, to się uda w Lidze Mistrzów, tak? Po prostu w Premier League się udaje, to uda się w Lidze Mistrzów. Nie ma tak, no to trzeba po prostu być przygotowany, trzeba mieć różne warianty, przeciwnik musi być rozpisany. Także, no straszne tak naprawdę te mecze, nie tego oczekiwaliśmy. Zapowiadało się, że to będą emocjonujące mecze, natomiast okazało się, że to była po prostu jedna wielka klapa, tak? Jedna wielka klapa, jeśli chodzi o piłkarzy. No ja bym sobie pluł jednak w brodę na miejscu tych piłkarzy, tak? No bo to były kluczowe spotkania. Każda bramka, chociażby jedna bramka tutaj przyniosłaby sukces, zwycięstwo. To są bardzo ważne tak naprawdę spotkania, no emocjonujące tak naprawdę. Ale to też pokazuje tak, że jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów, to nie jest powiedziane, że najlepsza drużyna zwycięży, tak? To nie jest powiedziane, że drużyna, która ma największy po prostu gwiazdy w swoim szeregu, zwycięży. To jest duża nieprzewidywalność też od dyspozycji formy, w jakiej przyjeżdżają drużyny, tego, jaki był poprzedni mecz ligowy, tak? Więc to wszystko po prostu tak to właśnie wygląda, tak? Tak właśnie to wygląda. Ale mimo wszystko ja uważam i tak, że Bayern Monachium gorzej się prezentował w tym spotkaniu z Liverpoolem. Co prawda tutaj no, świetnie się spisywał, tak, obrońcy tutaj Bayernu Monachium, tak, Neuer świetnie się spisywał, Robert Lewandowski, natomiast mimo wszystko ja uważam, że tutaj Liverpool był lepszą drużyną, tylko były błędy, jeśli chodzi o napastników, gubienie się, tak. Troszeczkę miałem wrażenie, jakby za dużo schematów rozrysował Jurgen Klopp, jeśli chodzi o napastników i pomocników Liverpoolu, że oni się gubili w pewnym momencie, tak, w swojej grze. No ale mimo wszystko zobaczymy kolejne po prostu mecze, mam nadzieję, że kolejne mecze przyniosą bramki. No tutaj na pewno kibice też, jeśli chodzi o dumę Katalonii, byli zszokowani, tak, no FC Barcelona kontra Lyon, bez żadnej bramki, ta statystyka Suareza, tak, który nie ma tych po prostu goli od iluś tam ponad 1400 minut, policzyli mu dziennikarze, od 2016 roku chyba w kwietniu zdobył mecz, gol na wyjeździe oczywiście mówię, no to są dramatyczne statystyki, tak, no, to jest przerażające, że nie kupuje się piłkarzy za tak potężne pieniądze, zarabiają tak potężne pieniądze, a jeśli chodzi o statystyki, to mają po prostu straszne, to widać, że to są tacy piłkarze, którzy praktycznie pracują na całą drużynę, tak, Robert Lewandowski na Bayern, jak Messi na Barcelonę, czy jak swego czasu Ronaldo na Real Madryt, a reszta jest praktycznie w tyle, tak, oczywiście strzelają od czasu do czasu bramkę, no ale zobaczmy sobie, kto ciągnie praktycznie ten skład, tak, ten pociąg, ten skład z wagonami, no, to są lokomotywy, które ciągną, a reszta jakby napastników, to od czasu do czasu zdobywają bramkę.
Także takie są moje wrażenia. Muszę powiedzieć, że rozczarowany jestem, tak? Rzadko kiedy jestem rozczarowany meczami, ale akurat po tych dwóch meczach jestem rozczarowany, chociażby żeby w jednym albo w drugim meczu były rzeczywiście ten grad bramek, ale nic nie było, po prostu żadnego, praktycznie żadnej tutaj bramki, tak? Myślałem, że Robert Lewandowski będzie chciał pokazać się przed Jurgenem Kloppem, że Jurgen Klopp, tak, no, będzie to traktował emocjonalnie, ale też tutaj jakby ambicjonalnie, bo przecież tamtym roku przegrał Ligę Mistrzów. No jednak nie, tak, nic się nie zmieniło. Ja muszę powiedzieć, że mam pewien znak zapytania dotyczący Liverpoolu. Czy w Liverpoolze nie będą potrzebne tak naprawdę gruntowne zmiany, tak? Przewietrzenie rzeczywiście szatni, bo wydaje się, że oni po prostu grają ciągle tym samym składem, tymi samymi zawodnikami, czują się pewnie, i czy tutaj by niepotrzebne były rzeczywiście takie, ale takie jakby jeden czy dwa mocne transfery za kwotę tam 80-100 milionów euro, jeśli chodzi o pomocników, napastników, tak? No tutaj bym taki miał znak zapytania. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, cześć.